Maruda po raz pierwszy pojawił się w Jak wytresować smoka 2. Jego ciało pokryte jest miedzianymi i szarymi łuskami. Ma szklisty wyraz twarzy, jakby zawsze był na wpół śpiący, co może być prawdą. Jest bardzo leniwy i za każdym razem, kiedy nie śpi, spędza czas na jedzeniu. Jest jednak również niesamowicie lojalny wobec swojego jeźdźca i zrobiłby wszystko, aby mu pomóc. Niestety, bardzo powoli przyjmuje polecenia. Kiedy Maruda mieszkał z łowcami smoków, cierpiał z powodu złego traktowania i bał się im przeciwstawić. Dopiero gdy zobaczył schwytanego jeźdźca, w końcu przeciwstawił się swoim zniewalcom. Chociaż często na niego narzeka, wciąż są najlepszymi przyjaciółmi i partnerami. Wykazano, że jest w stanie używać swojego guzowatego ogona jako potężnej broni do walki wręcz. Jest w tym bardzo utalentowany, ponieważ może to robić podczas snu, w powietrzu, niosąc swojego jeźdźca lub dowolną kombinację tych trzech. Pomimo powolnego zachowania, jest bardzo silnym smokiem i może stać się przerażającym przeciwnikiem, kiedy trzeba. Potrafił taranować i powalać łowców smoków przy niewielkim wysiłku, a nawet nieść większego od siebie smoka na swoich plecach. Jego szczęki są wystarczająco silne, aby przegryźć się przez metalowe klatki i pręty odporne na smoki. Przydaje się to również, gdy zjada złom żelaza. Pomimo niedocenianego przez łowców, ponieważ jest gruby i leniwy, był w stanie zrozumieć prośbę swojego jeźdźca o pomoc, a także jego polecenia zaatakowania dwóch strażników. Może wystrzeliwać lawę z ust, używa tej umiejętności zarówno w walce, jak i podczas rozpalania kuźni. Jest jedynym smokiem, który ma imię przed spotkaniem ze swoim jeźdźcem. A jeżeli obejrzałeś materiał do końca, to zostaw komentarz treści Maruda.